Siemano! Witajcie, witam was matka i córka. Właśnie włączyłyśmy kamerę i tak patrzymy na siebie w podglądzie i mówimy: o, matka i córka. Witajcie. No dobra, zapraszamy was na Q&A najnowszy. Dawno nie było, więc stwierdziłyśmy: zadawajcie pytania na Instagramie, odpowiadamy. Lecimy! Tych pytań jest milion. W ogóle ile polubień pod tym zdjęciem. Chyba lubicie zadawać pytanka. Chyba lubią nas ładne. No. Czy kiedyś się tak mega pokłóciłyście? Jeśli tak, to o co? Tak. Był kiedyś taki moment, jak byłyśmy jeszcze w gimbazie. A o facet. Było nawet parę takich momentów. Było takie parę. Ale o tego faceta tak, bo to był tak jakby mój facet i on mi się podobał, ale spodobało się też Anieli i Aniela robiła wszystko, żeby mi go zabrać. Kurde, ja już słuchajcie, nie pamiętam, czy to tak było. Może to tylko urojenie Ady, ale pamiętam, że wtedy przez tydzień nie odzywałyśmy się do siebie. Tak robią kobiety, że się przestają do siebie odzywać. I jak zwykle ja wyciągnęłam rękę. A wiecie, co było najlepsze? Na jednej imprezie, takiej gimnazjalnej, dyskoteka, to właśnie my się do siebie nie odzywałyśmy i on zaczął, on był na mnie obrażony, bo Aniela coś tam powiedziała na mnie, więc on zaczął z nią świrować i on ją wziął tak tutaj, z nią tańczył. Podniósł mnie, bo ja taka malutka byłam, a on taki wielki, tak mnie podniósł. Tak, a on miał brata, który zresztą kochał się w Anieli i ona powinna być z nim, ale dobra. I ja byłam tak wkurzona, że ja wzięłam tego brata tutaj. Bo ten brat był taki mały! I ty go podniosłaś i z nim tańczyłaś. To ja było zawsze takie... byłam dziwna. To było dziwne i straszne. Jak często przebywacie ze sobą razem, a jak często oddzielnie? Więc jeszcze niedawno mieszkałyśmy razem, więc tak naprawdę codziennie się widywałyśmy, ale już zaczęły być kłótnie. I w końcu Ada stwierdziła, że chce zamieszkać już ze swoim mężem. Więc no, teraz widujemy się w sumie tak dwa razy w tygodniu. No, mieszka tydzień, więc jeszcze nie wiemy. Jak poczujemy taką potrzebę widzenia, to się widzimy. No, bo mieszkamy obok siebie. Praktycznie. Czyli Ada daleko się nie wyprowadziła. Nie mogę się odpępowić od ciebie. No. Czy często ludzie mówią do was na przykład na ulicy siostry Fildi Wendel, czy raczej Ada i Aniela? Do mnie zawsze krzyczą, jak mnie widzą Ada. No, do mnie Aniela. No. No ale słychać jakieś tam szepty Fifty Vengel, Fifty Vengel. Ale większość osób też nie umie wymawiać tej nazwy, nie wiem dlaczego. No bo my ją wymawiamy specyficznie, tak jak inaczej powinno się ją wymawiać. Powinno się wymawiać Fit... Dev Angel, a my mówimy Devangel. Devangel, ale wiesz dlaczego? No po pierwsze, bo lepiej brzmi. Po pierwsze, bo lepiej brzmi, mówimy Div, nie? No. A też Diva. Jak Divy. Uwielbiam, jak pytanie jest, są dwie kobiety i zadawajcie pytania dla nas, a jest: ile razy chodzisz na siłownię? Jakie jest wasze ulubione powiedzenie bez przekleństw? Powiedzenie czy słowo? Ja często mówię mega, na przykład. No też. Znaczy, my bardzo dużo ze sobą się zadajemy, więc mówimy podobnie. Podobnie, no. Tak samo Barty też mówi podobnie, ma takie same gesty, tak samo czasem się porusza, tak samo mam ze swoim ukochanym. On też, znaczy ja zaczynam mówić tak jak on, robić takie same miny, no, to z kim przystaje, takim się staje. Tak jest. Czy zakochałyście się kiedyś w jakimś nauczycielu? Ty się nawet zakochałaś w księdzu. I w instruktorze od fitnessu. Tak? Nie pamiętasz? Matko! Bo się na mnie spojrzał! Ty zawsze się zakochiwa. Właśnie, ale wy też często nam piszecie, że spojrzał się na mnie jakiś chłopak, ja się w nim zakochałam, co mam zrobić? Oni tak często piszą. Kurczę, no to Ada miała też podobnie. Kto się tylko na nią spojrzał, od razu się zakochiwała. Zwłaszcza jeśli to był starszy facet, właśnie typu nauczyciel, instruktor. A w jakichś nauczycielach ty chyba też się kochałaś. Właśnie tak sobie... nie wiem. Chociaż dla mnie to też zawsze... w trenerach swoich się kochałam. Oni byli dla mnie takimi mentorami, starsi, z taką dużą wiedzą właśnie na temat sportu, który akurat uprawiałam, no bo kilka, prawda, było. Więc od razu się w nich zakochiwałam i musiałam ich mieć. Kto jest waszym idolem? Moim idolem zawsze była moja mama, mój dziadek.
jesteś jeszcze za młoda, żeby być idolem a moim. A ty jesteś moim. Kurde, jaki kucot. Nie, moim zresztą moja mama i mój dziadek, który jest bardzo mądrym dziadkiem i takim naprawdę... Coś ostatnio często o dziadku wspominasz. Ja zawsze, ja kocham dziadka. No, jeśli chodzi o idolów typu aktorzy, piosenkarze, nie. Ja nigdy nie śledziłam niczyjej twórczości aż tak bardzo. No oczywiście tam kochałam się w Eminemie i jakimś Harrym Potterze, ale nie. Oczywiście imponują mi osoby, które dochodzą do dużego sukcesu, właśnie tak jak Eminem czy Lady Gaga, ale nie prześledziłam ich życia tak, żeby stali się oni dla mnie jakimś takim idolem i naprawdę, żebym była wyznawcą tych osób. Bardziej osoby, które naprawdę znam i dużo z nimi rozmawiałam, no bo prawda, z taką gwiazdą, no to raczej się nie porozmawia, ale ja muszę porozmawiać, żeby zobaczyć, że to jest autentyczne. No ja tam kiedyś wam pisałam, znaczy... Nakręciłam filmik o moim idolu, był nim kiedyś Michael Jackson i tak dalej, ale teraz już chyba z tego wyrosłam i bardziej właśnie patrzę tak na realistyczne, na rzeczywiste osoby, a nie które są tam. No, bo słuchajcie, przez internet naprawdę można tak dużo ukryć rzeczy, pokazywać się na przykład z dobrej strony, a w ogóle złych swoich aspektów nie pokazywać, albo odwrotnie, robią z ciebie kogoś złego, beznadziejnego, a tak naprawdę jesteś dobrą osobą. Więc no, dla mnie podążanie, takie ślepo bycie po prostu czymś niesamowitym fanem i w ogóle oddałabym za życie za tą osobę, ale tej osoby się tak naprawdę nie zna i nie wie się, jak ona naprawdę jest, mimo że się myśli, że się ją zna, no. Prawda? Bo się prześledzi cały życiorys jej, no ale to tak nie do końca wygląda. Czy jesteście tolerancyjne? Jesteśmy mega. Bardzo. Mega. Dla mnie nie ma czegoś w moim życiu, czego bym nie akceptowała, nie tolerowała. Jaki macie obecnie na sobie kolor paznokci? Ja mam miętowy. Ja na mam Instagramie bezbarwne. Adama bezbarwne. Czemu Ola jest taka super? Ola, nasza siostra prawdopodobnie. Ma to po nas. No, po mamie. Ponieważ jest naszą siostrą. Znaczy, wiecie co? Ja jak patrzę na Olę, Ola ma 16 lat? 17? 17. Matko Boska. No, jak ja byłam w jej wieku, byłam bardzo do niej podobna w sumie, nawet z wyglądu. No, może byłam mniej dojrzała, bo Ola jednak jest dojrzała. No, ale my zawsze się tak śmiałyśmy z naszą mamą, że Ola, mając nawet 10 lat, zawsze z nami rozmawiała na poważne tematy i była na tym samym poziomie. To jest dziecko Einstein. To mądre jest. Czy w dzieciństwie miałyście razem pokój? Tak, zawsze miałyśmy razem pokój i zawsze byłyśmy razem. Tak, ale tak się kłóciłyśmy, czasem miałyśmy takie okresy właśnie, że się tak kłóciłyśmy, że chciałyśmy sobie przegrodzić ten pokój takim parawanem, no bo nie byłyśmy w stanie wybudować sobie ściany w tym pokoju. U nas w domu też nie było tyle pokojów, żeby zamieszkać w innych, więc chciałyśmy przedzielić parawanem, żeby po prostu nie patrzeć na siebie, nie ale to rozmawiać. Ale już chyba nastolatki, jak ty byłaś buntownikiem. Tak, no bo jednak już wtedy takiej prywatności trochę chciałyśmy mieć i w ogóle. W ilu językach potraficie mu powiedzieć kocham cię? Ty ja. I love you. Je t'aime. Ja ciebie lubię. Ich liebe dich. Te amo. Aishteru. Anuem? Wietnamski. Kurde! Co mi zostało? Kocham cię. Polski. Kocham cię. Ale jeszcze musi być jakiś... Koreański pewnie jakiś. Nie wiem, koreański? No i tam zawsze mówię. Yobulsiro. Nie, to jest jakiś dzień dobry chyba. Umba. Opa. O kurczę, nie, no na pewno pamiętałeś mnie, jak było po koreańsku, ale już nie pamiętałem. Znaczy, może sobie, kurde, zaraz sprawdzę, bo nie mogę. A jakiś włoski? Tekiero! Tekiero. A to nie było te amo właśnie? Te amo, tekiero. Jeszcze jakiś hiszpański pewnie. Tekiero. A nie, te amo to jest po hiszpańsku. No to 8 języków. Czekaj. Saranghae! Saranghae! Saranghae!
oglądałyśmy dużo serialów koreańskich. Super, no. Było naprawdę, polecamy. No dobra, mamy nadzieję, że Q&A Wam się podobało. Jeśli macie jakieś pytanka, zadawajcie. Starajcie się nie zadawać tych samych pytań. Pooglądajcie sobie wcześniejsze Q&A. Bo ich już jest bardzo dużo. No, bo już dużo odpowiadałyśmy i nie chcemy, żeby pytania się powtarzały. Jeśli widzimy, że się pytanie powtarza i na przykład zmieniłyśmy zdanie już i tak dalej, światopogląd i już jest inaczej, no to wtedy odpowiadamy. Mm. Ale tak, no to starajcie się wymyślić coś nowego. No dobra, żegnamy się, buziaki, subskrybujcie kanał, kochamy Was.